Czegoż można jeszcze od życia oczekiwać? Życie to przecież nieustanna walka o wszystko. Walczmy więc o to życie. Ten spacerujący człowiek to mój mąż, Witek. Nie zapisał się na kartach historii w sposób szczególny, a pomimo to osiągnął szczęście. Był pracownikiem kolei, coś go jednak wyróżniało. Decyzja nie należała do łatwych, ale postanowiliśmy stworzyć dom rodzinny. Dla dzieci, w sumie 15, Witek nie był bohaterem, był tatą. To, co robił, uważał za normalne. Całym sercem był zaangażowany w życie domu. Pracował, ale też reperował, pomagał w lekcjach, jeździł z dziećmi do lekarzy. Przywoził ogromne zakupy. Dzieci rosły. Wydawało się, że nic nie zakłóci szczęścia. Nie ma dla pana nadziei. Choroba jest nieuleczalna. Szedł dalej swoją drogą, nie wierząc w ratunek. Bijąc się z własnymi myślami, wie, że życie toczy się dalej. Zrozumiał, że trzeba się cieszyć każdą chwilą. Można go spotkać, spacerującego z wnuczkami, chodzącego na kijkach, czy jeżdżącego na rowerze. To jest mój bohater. Nie wszyscy muszą tak myśleć. Dzień dobry, już jestem. O, a co tak wcześnie? No, zakończyłem dzisiaj już pracę wcześniej, bo już więcej do pracy nie będę chodził. Nie żartuj. No, już zrezygnowałem z pracy. Chodź tutaj, pozdrowię cię jakoś, proszę ciebie, kawę, herbatę i opowiesz mi, co tam było. Może herbatę. Zobacz, misiu, jakie tu malunki tam się trafiły, widzisz? Popatrz, jak tu jest ładnie. Zobacz, Wituś, jak on zadowolony, widzisz? On zadowolony, tylko ja nie. A co? Chyba się? Pójdę położę się spać. Kiepsko? Nie najlepsze wyniki. Ale czy on pamięta o wykładzie w świcie o nowych metodach leczenia? Walcz, nie jesteś sam. Masz siłę. Nie daj się. O, już wstałeś? Wstałem już. Ale się w nocy rzucałeś. Miałem dziwny sen. Serniczek, mam nadzieję, że na śniadanie nie zjesz. No, dziękuję. Oj, słuchaj, tak już co siedzę i sobie myślę. Dzieciaki przyjdą na obiad. Trzeba coś pomyśleć, żeby coś, wiesz, przygotować. Gary już przygotowałam, słuchaj, robię rosół. Ale ty pamiętasz czasy, jak mieliśmy ten dom pełen dzieci. No, trzeba było wtedy dużo tych ziemniaków obrać. A ty pamiętasz, że proszę cię, te ziemniaki to trzeba było zawsze wieczorem obierać. Trójka dzieciaków obierała, bo to było jest 15 litrów, przecież to już były, wiesz, nastolatki. No, 15 litrów to przesada. Nie? Ja tylko wiem, że to był jeden wielki. No duży garnek był, ale żeby tyle litrów zupy przygotować, to zupa, a propos zupy. Dużo. A ty pamiętasz, jak to było z Robertem? No, Robcia to miał apetyt wyjątkowy. Pamiętam, że wiesz, on w wieku miał 11 lat i pamiętam, że ugotowałam garnek, co to było? Barszcz ukraiński. Barszcz.
wersz ukraiński. I pamiętam, że ja przygotowałam ten garnek, bo następnego dnia gdzieś wychodziłam i... Okazało się, że Robcia zjadł połowę. Ja rano wstaję, patrzę, a co się z zupą stało. No po prostu był głodny i musiał się jakoś tam żywić. No dobra, zagaduję ciebie. Słuchaj, zjedz ten sernik. Herbatę ci jakoś zrobić? No. No to już. Nie, już ci właśnie przygotowałam. Proszę bardzo. Dziękuję. Ty masz jakieś plany na dzisiaj? No pomogę ci w obiedzie. Zrobiłem zakupy. Może rozpakujesz? A ty dokąd się wybierasz? Na spacer. Nie żartuję, ja twych kręgosłów? Z kikami po to idę, żeby mi pomogły. To też chyba dobre wyjście. No to powodzenia. Dzięki. No, na razie. Nowy kawał. Jaki? Pewnie pani przychodzi na taką stację, znaczy nie benzynową, wątka samochodowa. Ej, patrzcie, dziadek. Dziadku! Chodź z nami. Chodź z nami. Biszko. No, Biszko. Fajna czapka. Taka piosenka. Nie czuję się bohaterem. Jaki tam ze mnie bohater?